Jacek Pałkiewicz, polski reporter, eksplorator i odkrywca, członek rzeczywisty Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Autor m.in. takich książek jak Syberia, Dżungla Miasta, Sztuka Podróżowania, Pasja Życia, Amazonka, Dubaj, Prawdziwe Oblicze. Panie Jacku, jeszcze będąc dzieckiem, mówił Pan, że zostanie podróżnikiem. Kto miał największy wpływ na Pana decyzję? No, z całą pewnością cała plejada pisarzy tamtej epoki, przynajmniej która w bibliotece się znajdowała, to znaczy Jack London, Stevenson, Curwood i tak dalej, z tamtego pokolenia. No i ci ludzie zaszczepili gdzieś tam tą pasję, ten głód świata, podróżowania. Ja te książki słyszałem, bo to ciocia czytała, jeszcze do szkoły nie chodziłem. Wszystko to, co było z tego świata podróżniczego w bibliotekach, to te książki wszystkie słyszałem na słuch. No i dodatkowo jeszcze miałem atrakcję, bo równe 6 lat, jak miałem urodziny, to tata mi globus w prezencie podarował. No i jak ciocia czytała, to ja tam palcem po tym globusie. Także od tego się zaczęło, od tego palca, od tego marzenia. No i było w ten sposób, że jak byli goście w domu, to tak nieraz pytali gdzieś od stołu, tak: mały, a kim ty chcesz być, jak będziesz dorosły? Ja zawsze mówiłem: ja będę. Ja będę podróżnikiem. Nie to, że chcę, że ja będę. No i tak zostało. No i właśnie, został Pan podróżnikiem. Ale kiedy rozpoczął Pan swoją karierę podróżniczą? Karierę zacząłem bardzo późno, dlatego że kiedyś nie było możliwości w Polsce, nie było paszportów. No, co prawda niektórzy otrzymywali, ja akurat nie zaliczałem się do tych wybrańców. I to wyczekiwanie na taki prawdziwy wyjazd gdzieś w świat, to trwało bardzo długo, bo do 31 roku. I dopiero w 31 roku życia wyjechałem, poradziłem sobie jakoś, no i od tamtego momentu już się nie potrafiłem zatrzymać w jednym miejscu. Drugą Pana ojczyzną są Włochy. Tam ukończył Pan szkołę dziennikarską, założył szkołę przetrwania. Co jeszcze łączy Pana z tą przepiękną Italią? Nie no, przez rodzina przede wszystkim, dlatego że tam powstała rodzina, dzieci, no i nawet powiem tak trochę nieszczęśliwie, w tym rozdwojeniu, tym Włochy, Polska, a jeszcze w moim przypadku nie to, że ja byłem gościem w domu, w polskiej domu, czy trochę jedną nogą i drugim we Włoszech, ale jeszcze oprócz tego, jak gdzieś podróżowałem, czyli byłem gościem, takim naprawdę gościem w domu. No i dzieci do tego stopnia, że to nie było nawet kiedy nauczyć polskiego języka. Powiem taką ciekawostkę, obaj synowie mieszkają dzisiaj w Szanghaju i konsul 2 lata temu, kiedy wręczał paszport polski, polskie obywatelstwo jednemu z tych, no i tak go wita i mówi: no gratulacje, tutaj mamy polskiego obywatela. Syn tak patrzy długo w oczy, konsul nie zrozumiał, o co chodzi. Okazało się, że musieli przejść na angielski, bo sobie nie radził z polskim językiem. To oczywiście nie jest żadna gloria, ale no tak się w życiu ułożyło. To zawsze to jest jakaś cena za to wszystko, co się robi. Przynajmniej w moim tym stylu, tego nieustannego wojażowania gdzieś tam po świecie, to cena jest właśnie taka, te koszty rodzinne. No właśnie, czy będąc podróżnikiem, trudno jest być jednocześnie mężem i ojcem? No, jest się mężem, no mężem to może łatwiej tutaj to wyszło, dlatego że z małżonką mamy silne charaktery. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli przez okrągły rok w domu, bo w zeszłym roku chyba było 38 czy 39, nie pamiętam szczegółów. Pożycia małżeńskiego, to znaczy, że to musi dobrze funkcjonować. Właśnie dzięki temu, że jak już się trochę zrobi napięcie, jak się zrobi coś w tym domu takiego, no to ja wyjeżdżam, potem wracam i znowu jest bardzo dobrze. Także to są duże plusy na pewno, przynajmniej w naszym przypadku, bo to nie wszystkim odpowiada.
Z dziećmi trochę gorzej, bo to dzieci nawet nie miały ochoty z ojcem jeździć kiedyś, bo to był ciężki chleb, oni wiedzieli, ile to wysiłku kosztuje, ile strachu, stresu i czegoś tam jeszcze. W związku z tym woleli gdzieś tam przy mamie, przy babci, w lepszych warunkach, bardziej wygodnych. Potem już jak się dorośli, no to tak zaczęli mówić po kolei, jaki to ja byłem niemądry, że ja nie korzystałem wtedy, żeby z ojcem jeździć, a dzisiaj to już jest za późno. Czyli ślady takie nie poszli, tak? No młodszy to tak trochę gdzieś tam na pewno podróżuje, ale zamierza, ma 34 lata chyba, jego celem jest zostanie milionerem. Dlatego, że to pozwala jemu pracować przez 6 miesięcy, a potem 6 miesięcy jeździć, podróżować po świecie. Jeszcze milionerem nie został, ale już mówi, że tak na dobrej drodze. W związku z tym życzę mu, żeby już jak najszybciej zrealizował te podróżnicze plany w związku z tym. Kierował Pan wieloma wyprawami międzynarodowymi. Zobaczył wiele unikatowych miejsc. Docierał Pan do odległych zakątków, daleko od turystycznych szlaków. W dodatku przemierzał Pan drogę na wielbłądach, jakach, słoniach, reniferowymi zaprzęgami, indiańskimi pirogami. Czy nigdy nie bał się Pan podróżowania do miejsc najmniej przyjaznych człowiekowi? Z tą obawą, strachem to wygląda wszystko bardzo prosto. Jak się jest w domu, to się nikt nie boi, bo to każdy jest bohater, każdy zna się to środowisko wokół, w związku z tym nie ma powodu do strachu. Ale jak się wyjeżdża w świat nieznany, gdzieś po raz pierwszy, zaskakujące chwile, trudne i klimatycznie strefa i trudna, i być pustynia czy dżungla, to wtedy to się dużo elementów nakłada i te strachy wychodzą co chwila. Ważne tylko, niektórzy się nawet tego wstydzą o tym mówić. No, trochę się im dziwię, dlatego że strach to jest taki bardzo normalny odruch i nie wyobrażam sobie, gdyby tego nie było. I ważne, żeby ten strach opanować, żeby sobie z tym poradzić. A jeśli ktoś nie czuje tego uczucia, nie ma, to potrafi gdzieś tam w trudnej sytuacji, niebezpiecznej, zrobić jeden krok za dużo, no i z tego już może nie wyjść. Także ten strach pozwala zatrzymać się, przeanalizować sytuację, jakieś wnioski wyciągać i sobie radzić. Przepłynął Pan samotnie Atlantyk w charakterze dobrowolnego rozbitka, odciętego od świata. Czy takie ekstremalne ryzyko nie było dla Pana zbyt uciążliwe? Czy ryzyko, no ja nigdy się nie poruszałem na szlakach takich uczęszczanych, gdzie wszyscy jeżdżą, tylko zawsze starałem się gdzieś tych dalej takich, na nieubitych takich traktach. W związku z tym tam zagrożenia zawsze jakieś zwykle są, jakieś niebezpieczeństwa na pewno się pojawiają, ale to nie jest, ten Atlantyk to nie był tak, że ja w roli jakiegoś kamikadze, że wyruszam na poszukiwanie śmierci, dlatego że ten dobrowolny rozbitek ja chciałem pokazać dla świata, że jeśli ktoś się znajdzie w sytuacji takiej, właśnie statek zatonął i na tej szalupie ratunkowej, takiej typowej, jeśli się nie załamie, jeśli się nie podda i będzie miał siłę woli, to ta łódka zawsze gdzieś uratuje mu na pewno życie. No i to była takim celem tej wyprawy. Przez wiele lat uczył Pan na kursach szkoły przetrwania, pokonywania własnych słabości i przełamywania barier umysłu. Czy trudno było Panu przezwyciężyć własne słabości? No to oczywiście, że to wszystko jest trudnym tematem. Bo gdyby to było takie proste i to łatwo można było pokonać te kłopoty, to wszyscy byliby bohaterami. A tak to nie wszystkich stać na ten wysiłek, bo
bo pokonanie tych słabości, tych zagrożeń i wyjście z takich ekstremalnych chwil, to wymaga niesamowitego charakteru, siły woli takiej naprawdę dużej. Jak przez 44 dni na Atlantyku w czasie sztormu, takiego tylko trzydniowego, walczyłem z tym sztormem 3 dni i 3 noce nie śpiąc, tylko wylewając wodę, bo gdybym tego nie robił, to bym z tego nie wyszedł. Także jak to, ja to mówię dzisiaj, 3 dni bez spania i bez 3 dni, 3 noce, to tak nawet powiem, nie do końca sobie wierzę w to, co mówię, bo jak to możliwe? Okazuje się, że kiedy człowiek potrafi wyciągnąć pazury, zacisnąć zęby i wycisnąć siebie tą siłę, to zrobi dużo, dużo więcej niż mogłoby się jemu wydawać. Szkolił Pan najbardziej elitarne jednostki wojskowe. Czy żołnierze chętnie słuchali poleceń cywila? Nie mieli wyboru. To były numery, tam nie było major, kapitan, podpułkownik, tylko to każdy był tylko numerem i to jeśli ktoś kierował tam szkoleniem, to tak jak w wojsku dyscyplina, tam nikt nie mógł, nie miał prawa czegokolwiek protestować, nawet w najtrudniejszych warunkach oczywiście. Dla wielu ludzi jest Pan prawdziwym bohaterem. Może przyczyniło się do tego też odkrycie źródeł Amazonki. Ale wiem, że miał Pan też troszeczkę problemów z tym związanych, prawda? Bo nie od razu chyba uznano Pana za odkrywcę. Ja tak powiem na skróty. Odkrycie geograficzne to nie jest jakiś patent inżynierski, kiedy idzie się do biura patentowego, tylko tego rodzaju odkrycia potrzebują czasu. Żeby to naukowcy, żeby to przedyskutowali, żeby tam krytycznym okiem popatrzyli i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tego nikt nie przypieczętował od razu po zakończeniu wyprawy. To te pieczęcie się zaczęły pojawiać kilka lat później i tak stopniowo. I wreszcie po 15 latach rząd peruwiański postawił już tam pomnik z tablicą i tak dalej. I to już była taka ostateczna pieczęć tego kraju. Bardzo długo to jest. No niestety, tego geograficzne, bo to musi powoli, stopniowo gdzieś do encyklopedii wchodzić, do książek, do podręczników szkolnych, uniwersyteckich i tak dalej. Także na to wszystko trzeba dużo czasu. Miewał Pan czasami kryzysy w swoim życiu? Nie miał Pan dosyć tych niebezpiecznych podróży? Pani sądzi, że ja bym się przyznał, tak powiedział od razu. No, kryzysy na pewno bywały w trudnych chwilach, ale o to, co Pani pyta, żeby kryzys taki, żeby to człowieka gdzieś rozłożył i znokautował, to jeśli mi pamięć dobrze sięga, to nie przypominam takich aż tak dramatycznych, ciężkich chwil. W książce Sztuka podróżowania napisał Pan: życie daje każdemu tyle, ile sam ma odwagę sobie wziąć. A ja nie zamierzam zrezygnować z niczego, co mi się należy. Czy dzięki temu, że tak wiele wziął Pan od życia, czuje się Pan spełnionym człowiekiem? No jestem spełnionym w 200% na pewno, ale poza tym chcę podkreślić, czuję się takim uprzywilejowanym jakimś tam od Pana Boga w prezencie, jakieś dostałem dary, że byłem w stanie zrealizować te wszystkie moje marzenia, sny i właściwie to, na co miałem ochotę, to wszystko zawsze jakoś tak doprowadziłem do końca. W związku z tym nie każdemu tak się wiedzie w życiu i stąd ta pozycja uprzywilejowanego na tej ziemi. Święty Augustyn powiedział: świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Pan przeczytał tych stron nieskończenie wiele, odbywając liczne podróże najbardziej odległe zakątki świata. Która z tych podróży najbardziej zapadła Panu w pamięć? No tego było tak dużo, że wybrać jedną taką to z pewnością trudno, ale jeśli już tak naprawdę gdzieś tam się przymierzyć, to ten Atlantyk na pewno był taką moją wizytówką, którą przyniósł jakieś takie wewnętrzne bogactwo, a poza tym dał mi nazwisko w Europie.
nazwisko, które dzięki czemu ja mogłem już wybierać dosłownie, jak potrzebowałem sponsora na wyprawy, to ja wybierałem, nie, ty mi się nie podobasz, ty może, a to dobrze, z tobą się będę kolegować i jestem gotów z tobą dzisiaj w tym świecie sponsorskim zupełnie inaczej. Która z książek przez pana napisanych jest panu taka najbliższa sercu? Tych książek jest sporo, prawda? To podobnie z wyprawami. Pasja życia, która od wielu lat gdzieś tam wciąż nowe nakłady do druki. To też taka wizytówka, bo to jest ta duża różnorodność. Poprzez pustynię, Syberię, dżunglę, morza, oceany. Taki szeroki aspekt. Mam dużo takiej satysfakcji wewnętrznej z książki Syberia. Syberia, która jest taką moją miłością, chociaż tak powiem szczerze, tych miłości to było dużo, czy jest nawet. Ale załóżmy, jedna z takich większych, ta Syberia miłości. No i ta książka, to rzeczywiście włożyłem dużo serca i duszy, żeby tam oddać to co ja czuję do tego regionu i jak tam przeżyłem i co widziałem, co zrobiłem. Dziękuję za wywiad i życzę panu dalszej ciekawości świata i siły w pokonywaniu takich życiowych trudności. Dziękuję pani bardzo.